Siema. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test osobowości. Przyznam szczerze, że nie wiem, kim jestem. Raz jestem taki, a raz owaki. Jestem mieszańcem takim. Raz lubię być w centrum uwagi, a raz wolałbym po prostu siedzieć w łóżeczku pod lodną kołdereczką przy kobiecie i laptopik i kawusia i skort skort. A, no i pa, chłopy i baby, kochane. Wbijajcie na sklep Rezygiusza. Tam takie zajebiste wisiorki. Dzisiaj nadal w czapce, włosy mi jeszcze nie odrosły. No i to tyle. Oczywiście subi, łapa, mile widziane. Nie przeciągając, przechodzimy już do odcinka. Zachęcam oczywiście i was do wzięcia w udziału na test osobowości. Oczywiście jest darmowy. Nie będę płacił. Polak wymaga wszystkiego za darmo! Znajduje się na stronie 16personalities.com/pl, bo oczywiście jest także i po polsku. Wykonanie testu nie zabierze więcej niż 12 minut. Spoko. Odpowiadaj szczerze, nawet jeśli nie podoba ci się odpowiedź. Staraj się nie pozostawiać żadnych neutralnych odpowiedzi. Dobra, czyli lecimy skrajnie. Nie no, będę się starał jak najbardziej tutaj podejść rzetelnie do tego testu. Jest ci trudno nawiązywać nowe znajomości? Nie zgadzam się, jest mi to całkiem w sumie proste. Często się zamyślasz, odcinając się od otaczającego cię świata. Czy często... Kurczę, no często. Jak na przykład przy pracy coś robię, to się ultra skupiam na jednej konkretnej rzeczy, by to zrobić jak najdokładniej oczywiście. Czasem ludzie do mnie mówili, a ja wiecie, skoro w innym świecie, nie? Starasz się odpowiadać na maile tak szybko jak to możliwe i nie znosisz bałaganu w skrzynce odbiorczej. Na samym początku, tak jak wspominałem, na jeden z odcinków dwa typy ludzi. Jeśli jeszcze nie zobaczyłeś, zachęcam oczywiście do obejrzenia tego odcinka. Tam mówiłem, że kiedyś starałem się zachowywać porządek w skrzynce, a teraz już troszeczkę mam na to wywalone, więc no tutaj bym dał nawet neutralnie, ale na studiach tak, oczywiście, jak najszybciej. W jednej pracy też, a teraz aktualnie jak jestem youtuberem, to kurwa f***ane. Myślę, że to będzie uczciwa odpowiedź. Niewielki stres nie zakłóca twojej umiejętności relaksowania się i koncentracji. Nie zakłóca. No to ja tutaj się zgadzam. Zazwyczaj nie zaczynasz rozmowy. Nie zgadzam się. Często zaczynam. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja na przykład, gdy jest cisza pomiędzy kilkoma ludźmi, w jakiejś grupie, w jakimś otoczeniu, często staram się zabić ciszę. Zaczynam o czymś pierdzielić, czasem nawet głupoty, tylko po to, żeby właśnie nie było tej takiej... niekomfortowej ciszy, nie? Czyli tak, nie zgadzam się. Rzadko robisz coś wyłącznie z ciekawości. Nie zgadzam się, często robię coś z ciekawości. Jak mnie coś interesuje, to sprawdzam. Czujesz się lepszy od innych ludzi. Ja nie powinienem się nad tym tak długo zastanawiać. No nie, no teraz pewnie będziecie myśleli, jaki to ja jestem zaduwany w sobie czy coś. Spójrzmy na to pytanie z różnych perspektyw. Czy czujesz się lepszy pod względem czego? Nie wiem, czy swojej inteligencji, czy aktywności fizycznej? Czynników jest wiele, nie? Czy czuję się lepszy od innych ludzi? Na pewno czuję się lepszy od ludzi, którzy żyją na zasranym zasiłku, nie ruszają swojego dupska z krzesła i narzekają na zasrany rząd i na ludzi, na innych tych, co odnieśli sukces. Na pewno od nich się czuję lepszy. Natomiast jest oczywiście pewna grupa ludzi, pewna grupa społeczna, od których się nie czuję lepszy. Biorąc pod uwagę, że są ludzie na świecie, którzy po prostu dają dupy, tak czuję się w pewnym stopniu lepszy od innych ludzi. Ale tutaj nie mówię tak pod względem, wiecie, że to jak kim to kurde ja nie jestem. Bycie zorganizowanym jest dla ciebie ważniejsze od bycia elastycznym. To jest właśnie to, co wcześniej też znowu mówiłem. Na początku byłem osobą, która była ultra elastyczna dla ludzi. Miałem coś takiego, że czułem potrzebę pomagania też innym i jakby stawiałem ich dobro wyżej niż swoje. Że byłem kiedyś w stanie poświęcić parę godzin swojego dnia na to, by drugiej osobie łatwiej było coś wykonać, było się na przykład ze mną spotkać. Byłem taki elastyczny, wiecie o co chodzi. Niestety niektórzy ludzie mogli to zacząć wykorzystywać. W pewnym momencie chyba się zorientowałem i teraz zaczynam powoli, no jeszcze nie mam tego wyczutego do końca, stawiać bardziej zorganizowanie nad bycie elastycznym. Dam sobie tak uczciwie, tak, zazwyczaj jesteś zmotywowany i energiczny. Zazwyczaj tak, w sumie to tak, zgadzam się. Wygranie dyskusji ma dla ciebie mniejsze znaczenie niż dobre samopoczucie innych osób. To zależy. Ogólnie to jest najlepsza odpowiedź, to zależy na wszystko. Wiadomo, jest to satysfakcjonujące, jeżeli ty wygrasz jakąś dyskusję, ale mimo wszystko uważam się siebie za dobrą osobę i chyba wybrałbym samopoczucie innych osób. Zgadzam się. Często czujesz przymus usprawiedliwiania się innym ludziom. Oj tak, ja się non-stop tłumaczę, jestem kurde już wkurzający, jak chodzi
pod tym względem. Zapytajcie się Jakuba Ględzusia kochanego, Kuby drugiego, Pawelca i innych. Naprawdę, ja mam taką tendencję, że kuźwa, nie wiem dlaczego, ale tłumaczy się z byle gówna. Twój dom i twoje miejsce pracy są uporządkowane. No w sumie, powiem szczerze, że... Znaczy, nie mam domu, mam mieszkanie. Ale tak, tak. Zgadzam się z tym, jak najbardziej. Nie masz nic przeciwko byciu w centrum uwagi. No nie mam nic przeciwko, zgadzam się. Kurczę, dosyć szybko leci ten test. Faktycznie, bo w 12 minut się uwiniemy. Ty, ale wyglądam jak kurde taki raper, nie? Ostrze noże i nożyczki, halabardy, pilniczki, aparat czeski, gwoździe, pineski, sztyki, pytyki, zbiorone i chuj. Uważasz, że jesteś bardziej praktyczny niż kreatywny. Kurde, wiecie co? To tu takie coś. Moje poprzednie prace opierały się właśnie na umiejętnościach praktycznych. Oczywiście kreatywność także temu towarzyszyła, ale aktualnie, patrząc na moją pracę, no to nie zgadzam się. 66%. Ludzie rzadko wyprowadzają cię z równowagi. Rzadko. Ale jak już mnie wyprowadzą z równowagi, to moi przyjaciele mogą powiedzieć, że wtedy jest... grubo. Więc lepiej mnie nie denerwować, tak ultra mocno. Twoje plany podróży są zazwyczaj dobrze przemyślane. Tutaj dam takie, nie zgadzam się, ja jestem spontanicznym człowiekiem. Pewnego razu dostałem cynk od Remka, czy nie wpadłbym do niego na nagrywki. Nie wiem, o 23:00 coś takiego. Spakowałem się tego samego dnia. O 2:00 jechałem pociągiem do Wrocławia z Włodzisławia Śląskiego. Około 7:00-8:00 byłem już u Remka na mieszkaniu. Często masz problem ze zrozumieniem, co czują inni. Nie zgadzam się, nie wiem, mam takie coś, że wyczuwam pewne spięcia, czy komuś jest przykro, czy nie przykro. Twój nastrój zmienia się bardzo szybko. Zgadzam się, bardzo szybko. Raz, mam mnóstwo energii, potrafiłbym przenosić góry. Nagle, pół godziny później... True story, bro. W czasie dyskusji dotarcie do prawdy powinno być ważniejsze od ludzkich uczuć. Zgadzam się z tym. Prawda... czasem boli. Rzadko martwisz się skutkami, jakie twoje działania mają dla innych ludzi. Nie zgadzam się. Często myślę właśnie najpierw, jak inni coś odbiorą, a dopiero później, jakie będą miały z tego korzyści i tak dalej. Twój styl pracy bardziej przypomina wybuchy energii niż metodyczny i zorganizowany proces. Zgadzam się. YouTube tak wygląda. Niczego za bardzo nie możesz zawczasu zaplanować. Wiele rzeczy po prostu nagle wyskakuje. Często zazdrościsz innym ludziom. Nie zgadzam się. Ja jestem mega szczęśliwy ze swojego życia, szczerze. Mam wspaniałych przyjaciół. Mam wspaniałą narzeczoną. Wspaniałą rodzinę. Pracy jeszcze nie mogę powiedzieć, bo w sumie ta praca, ona jeszcze jest taka dopiero w etapie rozpoczęcia, ale zapowiada się naprawdę fajnie, więc no ja jestem ogólnie bardzo szczęśliwym człowiekiem. No i mam was, kochani drodzy widzowie. Ciekawa książka lub dobra gra są często lepsze niż spotkanie towarzyskie. No proszę, no prawda, no. No tak, no czasem tak jest. No niestety. Najważniejszą częścią każdego projektu jest opracowanie planu i trzymanie się jego. Tak, zgadzam się. Rzadko dajesz się ponieść fantazją ideą. Nie zgadzam się jednak do pewnego stopnia. Lubię marzyć. Często przed snem po prostu wymyślam sobie historię. Oj, takie wspaniałe historie. Potem długo zasypiam, bo kurde, nie mogę, wiecie, zasnąć. W czasie spacerów w przyrodzie często się zamyślasz. Rzadko kiedy spaceruję, ale faktycznie, jeżeli tak, to się mocno zgadzam. Często się ogólnie zamyślam. Czy to kiedyś w drodze zawsze na studia tramwajem, czy to autobusem, czy to pociągiem. Uwielbiam mieć słuchawki na uszach, zamknąć oczy, albo patrzeć właśnie tylko i wyłącznie przez okno. Najlepsze, jak są jakieś tereny zieliste. Magia. Jeżeli ktoś nie odpowiada szybko na twój mail, zaczynasz się martwić, że powiedziałeś coś nie tak. Nie zgadzam się. Jako rodzic wolałbyś, żeby twoje dziecko było mądre niż miłe. Nie mam zdania. Chciałbym, żeby pomiędzy, więc dałem pomiędzy. Jak to mówiła moja pani z polskiego. Mądrość nie idzie w parze z inteligencją. Człowiek może być inteligentny, ale nie musi być mądry. Mądrość to wiedza, a wiedzy się zdobywa, nie dziedziczy. Pozdrawiam panią z polskiego. Nie pozwalasz innym ludziom wpływać na twoje działania. No niestety nie zgadzam się, często pozwalam niestety, ale staram się tego oduczyć. Twoje marzenia koncentrują się na realnym świecie i wydarzeniach. Nie, lubię sobie pomarzyć o naprawdę rzeczach, wiecie, kurde. Supermark, latający spółwiat, podbijam galaktyki. No to cały ja, supermoc. Po przejściu do nowej pracy, szybko angażujesz się w życie nowej społeczności. No w każdej w sumie, no tak, zgadzam się. Po prostu chyba miałem farta, jak chodzi o zakłady pracy, bo w każdym, którym pracowałem, naprawdę była zawsze super grupa społeczna, której się nieźle odnajdowałem. Albo po prostu mi się wydawało, a oni mnie oszukiwali. To w sumie będzie prawdziwe. Fifi, powiedz, że mnie lubisz, proszę. O, dzięki. Twoje działania to częściej natchniona improwizacja niż staranne planowanie. Tak, to jest wszystko na spontanie. Lubię tak. Czasem sobie tylko zapiszę jakąś notatkę, ale ja jestem takim typem człowieka, który lubi po prostu ryzyko. Twoje emocje kontrolują ciebie bardziej niż ty je. Nie zgadzam się. Lubisz spotkania towarzyskie wymagające przebierania się lub odgrywania ról. A lubię takie spotkania, lubię właśnie tematyczne. Jakieś halloweenowe spotkanka, andrzejkowe, no różne, super. Lubię, bardzo lubię. Spędzasz dużo czasu roztrząsając
autorów idee nierealistyczne i niepraktyczne, ale za to intrygujące. Szczerze, nigdy się jakoś nad tym nie zastanawiałem, ale nie, że dużo, ale zgadzam się. Wolisz improwizować niż poświęcić dużo czasu na szczegółowe planowanie. Zgadzam się, wolę. To prawda. Jesteś osobą raczej wycofaną i spokojną. Nie zgadzam się. Jestem wariacikiem, skort, lubię odpierniczać, tym bardziej to w jeszcze miejscach publicznych, tam gdzie mnie nie znają, bo wtedy mogę dać z siebie wszystko. Gdybyś miał własny biznes, nie czułbyś lojalności wobec mało wydajnych pracowników? Ciężko mi jest to powiedzieć. Tutaj się zgadzam, bo z prostej logiki, jeżeli mało z siebie daje, to znaczy, że mu nie zależy na pracy. Jeżeli mu nie zależy na pracy, no to jego lojalność w takim razie względem mnie i mojej firmy jest znikoma. Bo jaką cholerę ja mam czuć lojalność wobec tego pracownika? No nie. Często zastanawiasz się nad sensem istnienia. Zgadzam się. Jak w ogóle już byłem mały, to zadawałem głupie pytania mojej mamie. No, byłem ciężkim dzieckiem. Do teraz jestem. Podczas podejmowania ważnych decyzji logika jest dla ciebie ważniejsza niż uczucia. Staram się oduczyć polegania na uczuciach i skierować się logiką. Uczucia są zgubne, no i wiecie. Często możecie ucierpieć na tym. Więc w takim razie daję tutaj. Możliwość swobodnego wyboru jest dla ciebie ważniejsza niż lista zadań. Kurde, no nie zgadzam się. Lubię mieć wypisane, co muszę zrobić. Nie jak mam zrobić, ale co muszę zrobić. Jeżeli twój przyjaciel lub przyjaciółka jest smutny, zaoferujesz mu lub jej raczej wsparcie emocjonalne niż sugestie sposobów rozwiązania problemu. Ja bym zrobił i to, więc ja tutaj dam takie dotąd. Rzadko czujesz się niepewnie. Zgadzam się. Nie masz problemu z przygotowaniem i przestrzeganiem własnego harmonogramu. No nie, jak już faktycznie się wdrożę w niego, wiadomo, pierwsze dni są najcięższe, nie? W przypadku pracy zespołowej wolisz mieć rację niż współpracować. Nie zgadzam się. Myślisz, że należy szanować poglądy wszystkich osób, niezależnie czy opierają się na faktach, czy nie. Lubię wszystkich szanować, ale bardziej szanuję tych, którzy mówią prawdę i opierają się na faktach. Masz więcej energii po spotkaniu w grupie ludzi. Tak, ale jeżeli to jest spotkanie w grupie ludzi, gdzie imprezujemy... Następnego dnia to ja po prostu zdycham. Ale tak, mam zazwyczaj więcej energii. Często gubisz różne rzeczy. No tak, tak powiem tak. Uważasz się za osobę stabilną emocjonalnie. Tak, co jakiś czas wiadomo, coś tam poleci mi z oczka, ale to wiadomo, to każdemu się zdarza, więc tak. Twój umysł jest pełen nowych pomysłów i planów. Oczywiście, no jak to youtuber, nie? Każdy ma nowe pomysły, nikt niczego nie kradnie. Nie uważasz się za marzyciela. Nie zgadzam się, uważam się za marzyciela. Zazwyczaj stresuje cię przemawianie przed tłumem ludzi. Nie, tylko za dzieciaka. Najczęściej polegasz na swoim doświadczeniu, nie na wyobraźni. Tak, najczęściej polega na doświadczeniu. Za bardzo martwisz się tym, co myślą inni ludzie. Zgadzam się, ale już tak jak wcześniej mówiłem, staram się tego oduczyć, więc na razie tutaj druga. Jeżeli pokój jest wypełniony ludźmi, stoisz bliżej ściany, unikając jego środka. Nie zgadzam się. Masz tendencję do zwlekania tak długo, aż zostanie za mało czasu. Zgadzam się. W sytuacji stresującej czujesz niepokój. Nie zgadzam się. Uważasz, że bardziej się opłaca być lubianym, niż mieć władzę. Nie, ja uważam, że bardziej opłaca się być lubianym, niż mieć władzę. Zawsze interesowały cię rzeczy niekonwencjonalne i niejednoznaczne, na przykład w książkach, sztuce lub filmach. Tak, to prawda. W sytuacjach towarzyskich często przejmujesz inicjatywę. Nie często, ale czasem się zdarza, więc dam takie zielone. Wyniki. O, mamy to. Twoim typem osobowości jest działacz ENFPA. Nieźle. Jestem bardziej ekstrawertykiem. Aha, energia. Jestem intuicyjny, kieruję się zasadami. Taktyka poszukujący bardziej. Identyfikacja asertywny. A, i to nie jakoś tak mocno, tylko 81%, czyli no takie dobry. Dobry bym powiedział. Fajnie, cieszy mnie wynik. Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć. Wychodząc na spotkanie, tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca. Ludzie o osobowości działacza to prawdziwe, wolne duchy. Często są duszami towarzystwa. Bardziej jednak niż zwykła ekscytacja i przyjemność chwili pociągają ich więzi społeczne i emocjonalne, które nawiązują z innymi obecność tych czarujących, niezależnych, energicznych i empatycznych osób, które stanowią 7% społeczeństwa. Łatwo można odczuć w grupie. Przestańcie. Jeden pomysł może zmienić świat. Nie chodzi im... Dobra, wiecie co, nie będę was zanudzać. Napiszcie w komentarzu, jaka osobowość wam wyszła. Dzięki, że oglądaliście. Wbijajcie na mojego Instagrama. Marek żegna.